Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z naturą i zdrowiem za pan brat. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym jak pozbyć się wzdęć i zaparć oraz wszelkich problemów jelitowych. Rzeczywiście takie problemy jelitowe, przede wszystkim zaparcia i wzdęcia, no, dotyczą prawie każdego z nas. Wiele osób zgłasza się do nas właśnie z tym problemem. Staramy się pomóc, oczywiście możemy, możemy to zrobić, tylko pamiętajmy, że trzeba najpierw usunąć przyczynę, a nie leczyć objawy. I teraz przyczyną takich zaparć i wzdęć są najczęściej zaburzona flora jelitowa. Są antybiotyki, są właśnie sterydy, które stosujemy bardzo przewlekle, albo niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. paracetamol albo ketoprofen, czyli silne leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, oczywiście o charakterze syntetycznym. Przewlekła antybiotykoterapia niestety bardzo często powoduje zaburzenie takiej flory jelitowej, no i wówczas mamy właśnie tego typu problemy jelitowe. Co trzeba, moi drodzy, w pierwszej kolejności zrobić? W pierwszej kolejności Trzeba oczywiście sięgnąć nie po leki przeczyszczające, takie jak na przykład chociażby Senes, które w sposób długotrwały uzależniają jelita i działają przeczyszczająco. Natomiast trzeba stosować przede wszystkim probiotyki, a więc sięgajcie po wieloszczepowe, dobrej jakości probiotyki. Takich producentów probiotyków mamy w Polsce bardzo wiele. Natomiast ja przede wszystkim polecam probiotyki w formie płynnej albo w formie kapsułkowej, ale pod warunkiem, że producent oznacza konkretne szczepy, na przykład rhamnoz, la, przepraszam, Lactobacillus ramnosus LR04. Tutaj mamy konkretne oznaczenie szczepu. Wiemy z jakim szczepem mamy do czynienia, gdyż w przypadku probiotyków, a więc tych bakterii probiotycznych, jelitowych, to właśnie konkretne szczepy mają wpływ na nasze zdrowie. Polecam także stosowanie grzybów probiotycznych, takich jak Haga, Jagreishi, o którym już wcześniej wiele mówiłem, jak kordyceps, czyli Różnik chiński, jak na przykład kombucha, dlatego że grzyby probiotyczne mają działanie zbliżone do bakterii probiotycznych. Oczywiście stosowanie samych probiotyków, takie nawet wielomiesięczne, ma tutaj bardzo konkretny cel i spore wskazania, dlatego że tak naprawdę to probiotyki, dopiero uzupełnienie tych probiotyków, tych bakterii probiotycznych spowoduje właśnie wyregulowanie tej flory bakteryjnej. Oczywiście stosujmy też odpowiednią dietę, Bogatą w błonnik witalny, w inulinę. Co to jest błonnik, co to jest inulina? To są prebiotyki a prebiotyk wraz z probiotykiem daje synbiotyk. Natomiast prebiotyk to jest nic innego jak pożywka dla bakterii, czy też grzybów probiotycznych. Ja najbardziej osobiście polecam inulinę z korzenia mniszka lekarskiego, ale może być na przykład inulina z korzenia cykorii, czy też z korzenia, powiedzmy, karczocha, czy też inulina z, z, z korzeni kilku innych roślin. Natomiast rzeczywiście w mojej opinii naj, najcenniejsza jest inulina z korzenia mniszka lekarskiego. Stosowanie Takich prebiotyków powoduje to, że bakterie probiotyczne czy grzyby probiotyczne lepiej rozwijają się, szybciej się namnażają w naszym jelicie, konkurują o miejsce w środowisku jelita właśnie z bakteriami patogennymi, które też mogą prowadzić do wszelkiego rodzaju zaburzeń jelitowych, jeżeli są oczywiście w nadmiarze. Więc dbajmy też o stosowanie, o jedzenie kiszonek, ale powtarzam, nie kwaszonek, tylko kiszonek, a więc kiszonek. Kiszona kapusta, kiszony burak, kiszone ogórki, jogurty naturalne, kefiry, maślanki. To wszystko oczywiście spożywajmy. Często niestety ta żywność ona nie dostarcza odpowiedniej ilości bakterii probiotycznych, dlatego suplementujmy właśnie probiotyki, te o których mówiłem, w formie płynnej albo w formie kapsułek, ale oznaczonych. Przez poszczególnych producentów. Moi drodzy, oczywiście możemy stosować wspomagająco kilka jeszcze innych rzeczy wraz z probiotykoterapią, a mianowicie polecam Cascara Sagrada. Cascara Sagrada to jest w pełni naturalny, w 100% produkt, który pochodzi z kory pewnego amerykańskiego drzewa należącego do rodziny szakłaków. Jest to Ramnus Pursiana. Rzeczywiście jest to taki preparat, który może być stosowany przewlekle, który nie podrażnia ściany jeli, nie uzależnia, a działa jedynie tonizująco, czyli delikatnie Wspomaga ruchy perystaltyczne jelit i naprawdę jest bardzo, bardzo dobry w połączeniu z probiotykami. Polecam stosowanie kolostrum, które jest także takim prebiotykiem i też działa kapitalnie, między innymi tonizująco na jelita. Polecam trifale, to jest ajurwedyjskie dalekowschodnie zioło, a właściwie mieszanka trzech ziół, które naprawdę działają również wspaniale na jelita grube. Moi drodzy, pamiętajmy o stosowaniu probiotyków psychoterapii. Ona jest bardzo ważna, bardzo ważna w czasach dzisiejszych. Jeżeli wtedy w, w czasie w którym mamy rzeczywiście skażoną żywność Żywność, przepraszam. Stosujemy często antybiotyki, stosujemy sterydy przewlekle, stosujemy niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak paracetamol, ketoprofen, ibuprofen, diklofenak i tak dalej, i tak dalej. Stosujmy probiotyki, suplementujmy probiotyki, wraz oczywiście z prebiotykami, czyli z inuliną, z błonnikiem witalnym. Polecam to wszystko bardzo serdecznie, a zobaczycie, że po dwóch, trzech miesiącach stosowania, być może wcześniej u niektórych osób, stosujemy Takich probiotyków te jelita się zdecydowanie poprawią. Wyhamujemy stany zapalne, poprawimy perystaltykę jelit, będziemy się czuć o wiele, wiele lepiej, nie będzie tych wzdęć, nie będzie zaparć. Polecam bardzo serdecznie, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.